W ostatni wtorek, dwa dni temu, w Waszyngtonie odbyła się niesłychanie ważna konferencja międzynarodowa, konferencja zorganizowana przez Muzeum Ofiar Komunizmu, które jest ważną instytucją Stanów Zjednoczonych, ale jest także wspierane przez Polską, przez Polskę. Jest tam bardzo duża sala poświęcona wyłącznie Polsce, a ta konferencja była właśnie przeznaczona przypomnieniu i dyskusji na temat, rozmowie na temat tego, jak wyglądało rzeczywiście ludobójstwo katyńskie. Związane to było oczywiście z rocznicą 83. tego ludobójstwa. Byli obecni ambasadorowie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, byli oczywiście przedstawiciele ambasady polskiej, byli naukowcy i w całej dyskusji, we wszystkich wypowiedziach, zarówno polityków, jak i naukowców, porównywano i zestawiano zbrodnię katyńską, ludobójstwo katyńskie, ze zbrodnią smoleńską, pokazując, że Rosja, naród rosyjski niestety, a może dokładnie nie naród rosyjski, tylko rządzący Rosją, zarówno wtedy, kiedy był system sowiecki, jak i obecnie, ludobójstwo traktują jako istotne narzędzie walki, jako istotne narzędzie szokowania, atakowania i sprawiania, żeby narody się bały Rosji. Ludobójstwo jest codziennym narzędziem imperializmu rosyjskiego. Warto z tego sobie zdawać sprawę, dlatego że dzisiaj już rozumiemy to i widzimy to na skutek działania Rosji na Ukrainie, na skutek ludobójstwa, które tam jest realizowane, ale jeszcze niedawno była mała świadomość tego, zwłaszcza mała świadomość związana ze zbrodnią smoleńską. Zbrodnią smoleńską, która przecież natychmiast w momencie, gdy do niej doszło, była reklamowana przez ludzi ze służb specjalnych, polskich służb specjalnych, rosyjskich służb specjalnych, w sposób szokujący. Pan Turowski, który był wtedy przedstawicielem ambasady polskiej, 11 kwietnia 2010 roku w radiu rosyjskim, radiu moskiewskim, oświadczył, że ta krew tych, którzy polegli, tych, którzy zginęli, ma być fundamentem, punktem odniesienia sojuszu polsko-rosyjskiego, przyjaźni, braterstwa, przyszłego wspólnego działania obu narodów, które mają być z sobą związane. To wstrząsające zupełnie, ale w następne dni ta właśnie teza została opublikowana w jednej z gazet krakowskich. Tutaj propagatorem tego był pan poseł Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej i zakładano, że będą się Polacy podpisywali pod tą tezą, że krew, która tam, poległych tam, ma tworzyć punkt odniesienia dla sojuszu, dla braterstwa, dla współdziałania polsko-rosyjskiego. Wstrząsające? No rzeczywiście wstrząsające, ale warto pamiętać, że Platforma Obywatelska kontynuowała tą myśl i jak teraz niedawno przypomniano, w roku 2011 w Zielonej Górze chciano zorganizować wystąpienie, w którym miał uczestniczyć pan Putin i miał śpiewać na tym wystąpieniu. Tak, pan Putin miał brać udział w takiej uroczystości, był wówczas premierem i miał w tej uroczystości przedstawiać swoje zdolności śpiewackie. Znowu wstrząs, szok, coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ale czy jest prawdopodobne to, że po dzień dzisiejszy pan Donald Tusk, Platforma Obywatelska i media, które ich popierają, kontynuują kłamstwo,
smoleńskie, że te media ciągle wspierają przecież i także pan Tusk i jego ludzie wspierają Putina, że ciągle bronią pana Putina, że chociaż są pełne dowody zbrodni smoleńskiej, chociaż już cały świat, nie tylko Ukraińcy, nie tylko Litwini, nie tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Amerykanie, ale także Francuzi, ale także inne narody nie mają wątpliwości co do zbrodni smoleńskiej. To Donald Tusk i jego media bronią pana Putina ciągle. Najwyższy czas, żeby sobie zdali sprawę, że zbrodni bronić nie można. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.